Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Szacuje się, że co najmniej 30 tysięcy osób w Polsce cierpi na autyzm. Proszę powiedzieć, co to jest za choroba? Autyzm należy do zaburzeń neurorozwojowych, które ujawniają się do 3 roku życia. Choroba ta nie jest jednolita objawowo, stąd też fachowo mówi się o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Osoby takie charakteryzują się zaburzeniami poznawczymi, mają problemy z wysławianiem się, z komunikacją. Często też dochodzi do takiego zjawiska, że osoby takie są odizolowane, żyją we własnym indywidualnym świecie. Często też mają taką tendencję do powtarzania pewnych ruchów, które określone są jako manieryzmy ruchowe. Osoby takie bardzo często też czują taką wewnętrzną samotność, smutek i pustkę. A czy wiemy coś o przyczynach tej choroby? Skąd ona się bierze? Jeśli chodzi o przyczyny tej choroby, to literatura uznaje, że 50-60% przypadków jakby wpływa na to genetyka, a pozostałymi czynnikami są tak naprawdę czynniki, które my możemy modyfikować. Czyli pewnie mówi Pani o stylu życia? Tak, styl życia, żywienie. Ale styl życia rodziców, skoro ta choroba dotyczy, ujawnia się u dzieci, to rozumiem, że sposób żywienia rodziców ma wpływ na to, czy ta choroba się u dziecka rozwinie, czy nie, tak? Dokładnie, chodzi o rodziców, o takie zachowania prewencyjne. Po prostu osoby młode po prostu powinny zacząć interesować się tak naprawdę tym, jak żyją swoim sposobem żywienia, stylem życia dużo wcześniej niż w momencie, kiedy akurat zadecydują o posiadaniu potomka. Po prostu dużo wcześniej powinny rozpocząć wdrażanie prawidłowych nawyków. No to powiedzmy trochę o tym, na co zwrócić szczególną uwagę, czy są jakieś składniki, produkty, które powinny być w diecie, a których być nie powinno. Przyszli rodzice powinni się skupić tak naprawdę na tym, aby wdrożyć prawidłowe nawyki żywieniowe przede wszystkim też. Powinni prowadzić zbilansowaną dietę. Tutaj tak naprawdę nie ma rozdzielenia na kobietę i mężczyznę. Zarówno kobieta, przyszła matka i przyszły ojciec powinni prowadzić prawidłowy styl życia, prawidłowo zbilansowaną dietę opartą na piramidzie zdrowego żywienia. Dodatkowo też powinni zrezygnować z używek i to jest bardzo ważne, nie tylko wśród kobiet tak naprawdę, ale mężczyźni tak naprawdę też powinni sobie wziąć do serca prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. To powiedzmy jeszcze o tych czynnikach szkodliwych, wspomniała Pani o używkach, a co wyeliminować z diety? Jeśli chodzi o dietę, o żywienie, to wiadomo, że w przypadku matki tutaj też będzie wprowadzenie odpowiedniej suplementacji, chociażby kwasem foliowym, który jest bardzo istotny w prawidłowym rozwoju mózgu. A jeśli chodzi o jakby całokształt modelu żywienia, który powinny zarówno matka, jak i ojciec wdrożyć, to przede wszystkim powinny to być produkty naturalne, nisko przetworzone, dieta nie powinna obfitować w nasycone kwasy tłuszczowe, naturalne produkty. I rozumiem, że również sposób żywienia w ciąży ma znaczenie, prawda? Oczywiście, jest to bardzo ważne, dlatego też bardzo istotne jest, żeby skorzystać z pomocy dietetyka tak naprawdę, bo osoba wykwalifikowana, specjalista ułoży odpowiedni plan żywienia dla takiej przyszłej mamy, który będzie po prostu prawidłowo zbilansowany i zapewni dziecku prawidłowy dowóz składników odżywczych. To porozmawiajmy może jeszcze chwilę, czy sposób żywienia ma również znaczenie w przypadku osób, które już chorują na autyzm? Czy może złagodzić przebieg tej choroby, objawy? Jeśli chodzi o autyzm, to tak naprawdę z tej choroby nie można się wyleczyć. Można zminimalizować objawy do minimum, tak, że osoba młoda w przyszłości będzie w stanie pracować, czy nawet założyć rodzinę. Jeśli chodzi o żywienie w autyzmie, jest to kwestia cały czas poruszona przez specjalistów, dlatego że nie ma uniwersalnej diety na autyzm tak naprawdę. W związku z zastosowaniem diety bezglutenowej czy bezlaktozowej, dzieci takie
po prostu czują się lepiej, mają niższy stopień natężenia objawów. Bardzo często u dzieci z autyzmem dochodzi na przykład do zaparć, do biegunek. U dzieci z autyzmem mamy do czynienia z obniżoną odpornością. Jak wiemy, 90% odporności znajduje się w jelitach, więc tak naprawdę ten sposób żywienia jest niezmiernie ważny. Tylko, co jest tutaj najważniejsze, to to, żeby nie wprowadzać modyfikacji żywieniowych na własną rękę. Najlepiej właśnie skorzystać z pomocy specjalisty, czyli dietetyka. W takim razie myślę, że warto polecić aplikację, która nazywa się Zdrowa Mama. Jest to aplikacja, którą Instytut Żywności i Żywienia opracował w ramach projektu szwajcarsko-polskiego Zachowaj Równowagę. I to jest aplikacja, która pomaga kobietom skomponować dietę optymalną dla zdrowia swojego i swojego dziecka. Jest to prawdą, jest to doskonałe narzędzie dla przyszłych mam. Instytut Żywności i Żywienia opracował również aplikację Asystent Zdrowego Żywienia, który jest uniwersalny i tak naprawdę każdy z nas może z niego skorzystać. Co więcej, w aplikacji też znajdują się rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej, w zależności od wieku, płci. Tak naprawdę każdy z nas znajdzie tam coś dla siebie. Co jeszcze poza zmianą, poprawą nawyków żywieniowych, wprowadzeniem zasad zdrowego stylu życia mogą zrobić przyszli rodzice, żeby wyeliminować czy zminimalizować ryzyko wystąpienia autyzmu u dzieci? Na pewno istotną rzeczą jest przeprowadzanie badań profilaktycznych. Tutaj jakby istotne też jest cały czas monitorowanie ciąży, głównie w drugim trymestrze ciąży. I też istotnym elementem jest to, aby kobieta prawidłowo się odżywiała, dlatego że nadmiar, jak i niedobór składników odżywczych wpływa na to, jak kobieta chociażby przybiera na wadze. Nadmiar kilogramów jest niewskazany i dziecko może urodzić się z niską masą urodzeniową, co predysponuje do rozwoju autyzmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.